Witam serdecznie. Jeszcze kilka lat temu można było pomyśleć, że Seat jest trochę niechcianym dzieckiem Volkswagena, że Volkswagen nie ma do końca pomysłu na tę markę. Aż przyszły najnowsze generacje aut marki Seat i okazało się, że Seat jest ciekawą alternatywą dla samochodów marki Volkswagen czy Skoda. Przykładem może być Leon, który w sportowej wersji Cupra może stanowić naprawdę ciekawą alternatywę dla samochodów ze znaczkiem RS, GTI, a nawet R. Już kilkakrotnie testowaliśmy Seata Leona w naszej redakcji, więc teraz skupimy się tylko na różnicach, które cechują model Cupra. Zapraszam na nasz test. Z zewnątrz od razu widzimy, że to nie jest zwykły Leon, tylko coś znacznie szybszego. Mamy tu zmodyfikowane zderzaki z przodu i z tyłu. Z tyłu też mamy niewielki dyfuzor z dwiema słusznej wielkości końcówkami układu wydechowego, ale najbardziej przyciągają uwagę felgi. Wielkie, 19-calowe i oczywiście czerwone zaciski z napisem Cupra. Oprócz tego mamy niewielki spoilerek z tyłu, parę plakietek informujących o tym, że jest to model sportowy i dzięki temu samochód naprawdę zwraca uwagę na drodze i pokazuje wszystkim, co oznacza auto emocją. Nie będę opowiadał o wszystkich odmianach silnikowych, skupię się na silnikach dostępnych w odmianie Cupra. Ten podstawowy ma 265 koni mechanicznych i aż 350 Nm dostępnych w bardzo szerokim zakresie obrotów od 1700 do 5300 na minutę. Ten mocniejszy ma 280 koni, to jest ten testowany przez nas i daje identyczny moment obrotowy 350 Nm, ale w jeszcze szerszym zakresie od 1700 do 5600 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna w obu przypadkach jest identyczna, 250 km na godzinę, natomiast ze skrzynią DSG ta mocniejsza wersja przyspiesza w 5,7 sekundy do setki, ta słabsza jest w sumie niewiele wolniejsza, 5,8. Jeśli chodzi o spalanie, to producent obiecuje poniżej 6 w trasie, poniżej 9 w mieście. To wszystko sprawdzimy oczywiście w osobnym filmie ze spalaniem. Natomiast dodam jeszcze, że bak mieści zaledwie jak na tak mocną wersję 50 litrów. Standardowe brzmienie tego silnika i tego wydechu na postoju tak naprawdę nie oddaje jego możliwości, jeśli chodzi o głośność i jeśli chodzi o zwracanie na siebie uwagi. Nawet w trybie Cupra, który jest znacznie głośniejszy od trybu Comfort, na postoju nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. Posłuchajcie zresztą sami, ale za chwilę usłyszycie, jak to jest w akcji, kiedy pod obciążeniem dodajemy w trakcie jazdy nieco mocniej gazu. Wrażenie z jazdy i od razu powiem, że auto będzie jeździło tak, jak sobie ustawimy. Dlatego, że do wyboru mamy trzy tryby, a właściwie to cztery. Mamy tryb komfortowy, mamy tryb sportowy i mamy tryb specjalny, który się nazywa Cupra. Mamy też czwarty tryb indywidualny, gdzie można zmiksować w dowolnych proporcjach to wszystko, co wymieniłem wcześniej. I to jest świetna wiadomość dla tych, którzy kupują to auto nie po to, żeby całe życie jeździć bokiem i po torze, ale też do jazdy na co dzień, bo czasem trzeba wsadzić dzieci na tylną kanapę i pasować, żeby na każdym zakręcie nie wymiotowały. A z tego wynika, że tryb komfortowy będzie dosyć często używanym trybem, dlatego że w tym trybie kierownica obraca się bardzo lekko, skrzynię biegów pilnuje, aby obroty nie przekraczały praktycznie 2100 obrotów mniej więcej. Zawieszenie, oczywiście to nie jest poduszkowiec, ale to jest zawieszenie, które sprawia, że większość nierówności jednak jest nieźle wybierana. Efekt jest taki, że jeździmy tym samochodem zupełnie jak normalnym hatchbackiem. Zaczyna się to robić całkiem ciekawe, kiedy przyłączamy w tryb sport, dlatego że w tym trybie sport od razu wyłącza się system start and stop. Podczas jazdy 2500 to jest minimalne wskazanie obrotomierza. Mamy nieco twardsze zawieszenie i mamy nieco więcej oporu na kierownicy. Jeszcze tu na kierownicy nie czuć aż takiej różnicy, ale efekt jest już ciekawszy, dlatego że brzmi to o wiele ciekawiej. Już
zaczyna ten samochód zwracać na siebie uwagę. Oczywiście zupełnie inaczej reaguje też silnik, bo reaguje dużo bardziej spontanicznie. Ale na deser pozostaje nam jeszcze ostatni tryb, a mianowicie tryb Cupra. I tu można by było długo opowiadać o trybie Cupra, ale powiem tak, w mieście przeważnie sprowadza się do tego, że jest dużo hałasu i dużo mieganie kontrolki ESP. A najlepiej sprawdzić ten tryb jednak poza miastem, a dokładnie to na torze. Seat Leon w wersji Cupra jest samochodem sportowym, dlatego postanowiliśmy, że przetestujemy go nie tylko na naszych standardowych zakrętach czy rondach, ale też wjedziemy na tor. Do szkoły jazdy Michała Kościuszko przyjechaliśmy na chwilę, aby zrobić kilka zdjęć, przetestować ten samochód na zakrętach, ale też sprawdzić własne umiejętności. No moi drodzy, to jest szaleństwo, dlatego że samochód nie dość, że mocny, nie dość, że świetnie skręca, to jeszcze jest bardzo lekki, ale naprawdę wyjątkowo lekki, to czuć jak on w zakrętach wkręca się tam gdzie trzeba i w ogóle nie stawia oporu. Nawet na zakrętach, gdzie ta droga nie jest zbyt przyczepna i tak przednie koła dyktują warunki, czyli właściwie kierowca dyktuje warunki i to jest to. Poza tym samochód oczywiście zwraca uwagę, jak na parkingu próbowaliśmy go przegazować i nie zrobił jakiegoś wielkiego szału, to jednak tu w akcji, kiedy samochód jedzie, to wydech robi naprawdę dobrą robotę, dlatego że słychać to dosyć daleko, tu obok jest budowa i kilkanaście osób wyszło oglądać, jak ten samochód jeździ, bo po prostu go usłyszeli. Podobno nawet doszły do mnie słuchy, że ktoś już przepala swojego Golfa trójkę i zaraz mnie objedzie, musi tylko przyłączyć na benzynę. Także wydaje się, że samochód w takich warunkach, w takich sportowych warunkach sprawdza się doskonale. Przede wszystkim daje dużo radości, dużą zabawę i poczucie, że choć nie jestem mistrzem kierownicy i nie mógłbym tutaj jak instruktorzy prowadzić zajęć, to jednak daje taką może iluzję, może wrażenie, a może pewność siebie, że jestem dobrym kierowcą, bo gdzie skręciłem, tam pojechał, gdzie docisnąłem, tam przyspieszał, gdzie wyhamowałem, stanął jak wryty w miejscu. No i chyba o to chodzi w sportowych samochodach, aby się słuchały kierowcy, nawet jeśli nie jest mistrzem kierownicy. Wnętrze Seata Leona w wersji Cupra nie różni się jakoś dramatycznie od pozostałych Leonów, ale kilka charakterystycznych cech z pewnością znajdziemy. Mamy tu prędkościomierz wyskalowany do 300 km na godzinę, odpowiednia plakietka, taką samą znajdziemy na kierownicy, która jest spłaszczona, do dołu skórzana i bardzo wygodna. Natomiast mamy taką samą plakietkę jeszcze przy dźwigni zmiany biegów. Mamy też napis Cupra na fotelach, które są naprawdę wygodne zarówno na dłuższą podróż komfortowej, jak i świetnie trzymają na boki. Oprzyte są alkantarą, skórą, takim wprowadzającym troszkę kolorystycznego zamieszania sztucznym materiałem, który jest również powtórzony na boczkach drzwi. Jeśli chodzi o tworzywa, to mamy tu na kokpicie miękki plastik. Tu szczególnie dobrze to widać, naprawdę ładnie się ugina. Na boczkach drzwi z kolei jest już twardy. Tu na podłokietniku lewym niestety nie ma tu pianki, jest tu tylko takie uginające się tworzywo. Może być to troszkę uciążliwe na dłuższej trasie. Po prawej stronie z kolei mamy miękki, komfortowy podłokietnik. Poza tym mamy bardzo fajne przyciski, wreszcie dostępne jako przyciski, a nie jako opcje w menu, czyli tutaj wyłączenie systemów stabilizujących tor jazdy jako osobny przycisk oraz przycisk do wyboru trybu jazdy, tym razem zaznaczony również symbolem Cupry, czyli po naciśnięciu mamy do wyboru albo tryb komfort, albo sport, albo właśnie Cupra najbardziej sportowy, albo też indywidualny, gdzie możemy wybrać, mamy tutaj do wyboru albo tryb działania zawieszenie, układu kierowniczego silnika, czy też blokady mechanizmu różnicowego na przedniej osi, więc możemy dobrać odpowiedni tryb działania samochodu do naszych potrzeb. Także rewolucji, tak jak powiedziałem, nie ma, ale tych akcentów nie brakuje, a przede wszystkim jeśli chodzi o jakość jazdy, to tutaj tryb Cupra gwarantuje największe emocje. Oświetlenie w nocy w Cuprze nie różni się zasadniczo od tego, co oferuje każdy inny Leon, a więc możemy wyjść z założenia, że wszystko, co ma być oświetlone, będzie oświetlone. Więc mamy tutaj przyciski podświetlone na kierownicy, pod kierownicą, na drzwiach,
Po środku wszystko jest podświetlone tak, jak powinno. Na podsuficie mamy też podświetlone przyciski i dwa źródła światła. Tutaj mamy takie dwa czerwone LEDy, które też łagodnie czerwonym światłem oświetlają wnętrze. Ciekawostką jest oświetlenie ambientowe. Tu na drzwiach po prawej, po lewej stronie mamy takie dwa białe pasy. Białe, dopóki nie przyłączymy trybu jazdy w tryb Cupra. Wtedy stają się czerwone. I reflektory z przodu. Światła z tyłu. Widać też kierunkowskazy na lusterkach. Wyciszenie do 90 w trybie komfort. Wyciszenie do 90 w trybie Cupra. Cennik Seata Leona w wersji Cupra składa się z 6 pozycji. Dostępne są 2 silniki, 2 nadwozie, a dla klientów, którzy się zdecydują na 5-drzwiowe nadwozie, dostępna jest też opcjonalna automatyczna skrzynia biegów. Cennik zaczyna się od 107 700 zł. W tej cenie dostaniemy słabszą jednostkę, która ma 265 koni i 3-drzwiowe nadwozie. Mocniejsza wersja w 3-drzwiowym nadwozie kosztuje 112 900 zł. Za dodatkową parę drzwi dopłacimy 1500 zł, a skrzynia biegów DSG wymaga 8000 zł dopłaty. W ten sposób najdroższa wersja kosztuje 122 400 zł i będzie to wersja 5-drzwiowa z 280-konnym silnikiem i ze skrzynią biegów DSG. Teraz szybkie porównanie do konkurencji. Przypomnę, punkt wyjścia około 108 000, najtańsza wersja około 122 000, wersja najdroższa. I tak za 122 000 możemy kupić alternatywnie Opla Astra OPC, które również będzie miał 280 koni. Możemy też za te same pieniądze kupić Alfa Romeo Giulietta, które w najmocniejszej swojej wersji ma 240 koni mechanicznych. Nieco tańszy będzie Golf GTI w wersji Performance, który za 115 000 zaoferuje nam 230 koni mechanicznych. Najtańszy będzie model Renault Sport Megane, który da nam 265 koni za 106 000 zł. 5-drzwiowe hot hatchy to naprawdę ciekawe samochody, dlatego że mają sporo miejsca w środku, przyzwoite bagażniki, wystarczająco dużo rodzinnych rozwiązań, zawsze świetną prezencję, a kiedy trzeba, odpowiednie osiągi na drodze. I szczerze mówiąc, mamy oczywiście w tym segmencie sporą konkurencję, ale testowany dzisiaj samochód wydaje się, że ma naprawdę niewiele słabych punktów. Świetnie wygląda. Jest odpowiednio wyceniony, jest bardzo mocny, jest bardzo lekki, dzięki czemu naprawdę świetnie się prowadzi. Moim zdaniem naprawdę wart uwagi. I jeszcze nawiązując do niechcianego dziecka Volkswagena, wydaje się, że w Volkswagenie ktoś spojrzał na nowego Leona i stwierdził, że tego już chcemy. I dlatego być może pozwolili mu być znacznie mocniejszym od Golfa GTI.